Hejka słodziaku, razem z Mietkiem witam Cię na moim kanale i nagramy sobie unboxing tych dwóch wielkich torek, które przywiozłam z Pyrkonu. Jak tu ktoś zacznie kwiczeć, to są moje świnki. A po ogłoszeniach parafialnych czas na intro. Dobra, zaczniemy sobie od tej mniejszej torby. I pierwszą rzeczą jest taka dwustronna i mega, mega mięciutka poduszka z Angel Dustem. No czyż nie jest urocza? Jest i to mega. Drugą rzeczą jest taka kapibara z żółwikowym plecakiem. I ona jest, już wam pokazuję. Jak są te takie opaski na rękę, to się takie uderza. No to ona jest właśnie też taką opaską. Albo ja znalazłam na nią następny patent i można ją sobie tak założyć tutaj na głowę i macie taką siedzącą kapibarę wam na głowie. No i z tej torby już będzie ostatnia rzecz. I jest to taki słodki, to jest chyba smok i on jest mega słodki i uroczy. Ma taki ogonek i skrzydełka też. Jest turbo cute. I nazywa się Puszek. Wybacz mi tak, ale kapibara przejmuje jednak ten filmik i zostaje ze mną do końca. No dobra, to teraz czas na tą drugą torbę. I pierwsza rzecz, jaka tutaj jest, to jakieś takie chrupki, w sensie to są te nachosy. One są chyba zwykłe, nie pamiętam. No tak. I kolejny Angel Dust, tylko tym razem taki mniejszy. I to jest zawieszka. I tym razem jednostronna. Ale też jest mega mięciutka. I to jest ostatnia rzecz z tych takich pluszowych. I to jest taka zawieszka z My Melody. No i ogólnie to jedzonko przejęło tegoroczne zakupy. No i kolejną rzeczą jest mochi o smaku maliny i mam nadzieję, że nie będzie to takie mochi jak w Half Price, bo jak tam kiedyś kupiłam, to właśnie było w takim opakowaniu, tylko że z innej firmy o smaku truskawkowym i to była taka pianka z jakimś dziwnym nadzieniem i w ogóle to nie smakowało, nie było, nie podsiadało do mochi. Nie, było dziwne. Fu. Kolejna rzecz to takie mega urocze gumy do rzucia z Anią. I o ile dobrze ogarnęłam, to te gumy się łączy razem smaki różne i powstaje całkiem inny. I na przykład jak połączy się kole z jabłkiem, to ma powstać smak litchi. Jakim cudem, to nie wiem i ciekawi mnie mega, czy to serio działa. Następna rzecz to taka zakładka i ona jest z motywem Japonii. Kolejna rzecz to takie mega urocze poki i jak zobaczyłam te opakowania, to po prostu musiałam je mieć. I pierwsze jest o smaku bubble tea, a drugie o smaku ciasteczka. Kolejne to są cukierki z Sumiko Godashi i one są o smaku truskawki i w środku mają mleczny płyn. Raczej puder mleczny, taki jak w zozolach, tylko że nie strzelający. I to są chyba czekoladki i one są o smaku truskawki, a te ciemne to jest chyba po prostu smak czekolady. I one są i one są z postaciami z Sanrio. I kolejne mochi jest o smaku mango i one są w takiej mini wersji. Dobra, teraz przyszedł czas na picie i to jest Ramune o smaku pomarańczowym. Kolejne pićko to takie ala Mogu Mogu o smaku litchi i jest cinnamorolem i musiałam je po prostu mieć, bo uwielbiam tą postać, tak nawet mam z nią tatuaż. I to już ostatnie picie i jest ono z Sailor Moon. Oni mają w ogóle takie mega urocze puszki i opakowania do jedzonek. I jest o smaku pomelo i to jest chyba takie picie gazowane. Kolejna rzecz to takie dwie urocze gratisowe zakładki. Następną rzeczą są ciasteczka, te takie pandy. Nie mam pojęcia co to jest za smak, ale chyba to było czekoladowe? Nie mam pojęcia. I mam też takie małe poki i one były o smaku
pudingu chyba też, nie pamiętam. Kolejna rzecz to taka malutka, urocza przypinka z króliczkiem. I kolejna rzecz z Sumikogurashi i to są ciasteczka. Następna rzecz to takie dwa dziwne żelki. Kolejną rzeczą są takie puzzle z nie wiadomo jakim obrazkiem. Kolejna przypinka ze świnką z papryczkami i ona w ogóle wygląda jak moja świnka Pysiek. Pysiosław! No, mega podobna. Następna rzecz to takie ja pana zjadam. To jest jakiś taki język i to się wyciąga z jakiegoś, nie wiem z czego to jest, ale to potem tak rośnie, takie długie. Kolejna rzecz to ciasteczka z Sumikogurashi. I następne ciasteczka są z Sanrio i one są takie, takimi zwykłymi herbatnikami. I na nich są po prostu te postacie narysowane. Kolejna rzecz to taka kartka i malutki cukierek z Majko. I mega duży zapas naklejek z żabkami. Dobra, zostało już tylko troszeczkę tych rzeczy, więc to są żelki o smaku winogrona. Taka rybka o smaku azuki, a azuki to jest po prostu czerwona fasola. I takie strzelające czekoladki. Przed ostatnią rzeczą jest taki dzwoneczek z kotkiem i on w Japonii oznacza szczęście. No i to już ostatnia rzecz. Jest nią taka urocza spinka do włosów i ona jest ręcznie robiona. A na włosach prezentuje się tak.